Witam Was umiłowani moi na kolejnym vlogu, motovlogu. Dzisiejszy motovlog z tak zwanego unpackingu, unboxingu moich rzeczy, które do mnie dotarły z moich fantów, które zamówiłem. Chwaliłem się wcześniej. Wiadomo, zima mnie normalnie rozwala. Żeby sobie osłodzić ten czas, kiedy po prostu jeździć nie mogę, no to po prostu będę pakował kaskę ile tylko można w motocykl, żeby już, jak się mówi, ten sezon rozpocznie, wyjechać super już wyposażonym, super, no możliwe na warunki finansowe moje, super. Więc pierwszą rzeczą, którą dostałem, właśnie taki zamaszystym ruchem wyciągam, to jest uchwyt typu RAM chińskiej produkcji na motocykl, kupiony na Allegro za około 50 zł. Taki uchwyt sobie założę do motocykla. Mam na razie dwa typy, gdzie on założony będzie. Pierwszy jest lusterko, ale myślę, że lusterko może nie, bo już tak jest tam obciążony tymi wszystkimi urządzeniami, czyli tym urządzeniem, jakim jest szybka, więc może znajdę jakieś inne fajne miejsce. Także to. I drugą rzeczą to jest tutaj. To jest, proszę Was, kochani, taka rzecz, której jeszcze nie rozpakowałem i chcę rozpakować przy Was. Mam nadzieję, że nie będzie zdziwka, co tu jest, więc rozpakowujemy. Czekałem na to i dość długo. Rzecz, którą kupiłem również na Allegro. Niespodziewanki są najlepsze. Mam nadzieję, że dzisiaj usnę, jak się okaże, że jakiś feler. Także już za momencik. Albo zostanę freakiem. To z firmy Motofreak. O, tu jest jakiś. Jak ja się cieszę, jak moje dziecko. Kurczę. Jeszcze jedno zabezpieczenie. Jeszcze. Filmuje moja żona, zaraz stwierdzi, że mój telefon jest ciężki. Wczoraj filmowałem, powiem szczerze, że musiałem, przeszedłem do dwóch rąk. Trzeba znaleźć, jak to się nazywa. Nie, to jest koniec tego wszystkiego. Oj. Albo dział sprzątania. Boże, znowu jakaś torebka. Także rozbieranie jest, jakby nie wiem co to było. Sorry. Wolny. Ale zawsze to taki. Śrubki. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak bardzo dobrze opakowanej rzeczy. Nie jest to taki śmieszny. I tak, powiem historię tego całego. Może gdyby mi się nie udało sprzedać kasku, który też tak dobrze opakowałem, i chyba kolega, który go kupił, też musiał klnął na mnie, że tak mocno zapakowałem. To teraz właśnie ktoś mi wysłał taką samą rzecz. A są to gmole. To są gmole do mojego motocykla. MT-07.
rzeczywiście pasować będą, mam nadzieję, że tak. Są to gmole do motocykla MT-07 czeskiej, no naprawdę czeskiej marki RD Moto. Jutro będziemy ją przymierzali, czy lewa i prawa, one się troszeczkę różnią, chyba ze względu na to, że no wiadomo, z jednej strony jest sprzęt, z drugiej strony jest hamulec. Czemu kupiłem gmole, a nie same crashpady, ponieważ uważałem, że gmole chyba więcej chronią niż crashpady. Generalnie w ogóle miałem zamiaru nie kupować, bo stwierdziłem, że ach, jak mam zapłaconą tutaj autokasko, to po co to kupować? Ale z drugiej strony jeden z kolegów mi powiedział: chłopie, będziesz gdzieś jechał, przewrócisz się, uszkodzisz chłodnicę i już dalej nie pojedziesz, a będzie jakaś drobna szkoda. Więc lepiej chyba założyć te gmole, chociaż nigdy w życiu się tak nie przewróciłem, ale jak to się mówi, licho nie śpi. Także myślę, że dobrze zrobiłem. Mam nadzieję, że nigdy nie będę zmuszony ich przetestować. Gmole, oprócz tego, że są tutaj, do niej dostarczony jest również taki, są właśnie takie małe krasze, czy kraszpady, takiegoś tutaj materiału, więc jakieś zabezpieczenie jest. Są śrubki, generalnie tutaj przykręcamy przy pomocy tychże śrub długich, bo już sobie zrobiłem zajawkę, a tu na dole przykręcamy przy pomocy śrub, które są już przy motocyklu. Także tyle, co chciałem się pochwalić. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeszcze Wam takie małą demonstrację z montażu tychże akcesorii. Mam nadzieję, że będzie wszystko pasowało i będzie fajnie leżało. Bo nie chciałbym tego oddawać, bo już tak się nastawiłem. Także dziękuję Wam za oglądanie mojego motovloga. Cieszę się, że to do mnie wreszcie wszystko dotarło i do zobaczenia. W takim razie pa!